Także witam Was widzę w kolejnym odcinku na start. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem, będziecie do Ursusa z oporem i do Majsterka. Ursusy dziękuję, to jest super piękne modziki, tak jak ten Ursus. I na przykład taki Ursus. I co tu by jeszcze dodać? No i jeszcze takie inne modziki, ale to wszystko będziecie, słuchajcie, widzowie, widzieć. Ale dzisiaj będzie trochę nowszego sprzętu, słuchajcie, na tych wujkowych już więcej to będzie coraz nowszy sprzęt. My zasiadamy sobie za stery John Deere'a 7, 8, 10, tak? Dobrze mówię cały czas, bo mi się czasami myli. Dokładnie, jeszcze sobie zmienimy kamerkę na 30. Podniesiemy sobie przedni obciążnik, wiadomo, i pojedziemy sobie po pług. Bo otóż to kupiłem nowy pług na jakim inne maszyny. Na przykład to w poprzednich odcinkach był rozrzutnik, także przeskoczycie pod 8:30-10, także będzie elegancki jazda nim Yorka, bo to będzie dzisiaj orać wszystko co było rozrzucane w nabornik. Pojedziemy na pewno takie małe fajne poletko, co pamiętacie, ja co kosiłem bizonem. I tak będzie przyglądał ten odcinek, jak i kolejny odcinek z wujkowej. Wy to oglądacie we wtorek, tylko miłego wtorku i możecie pisać hashtag orka. Przepnę wam serducho w komentarzu. Czemu nie? Zapraszam również na BTK shoty, tam będą pojawiać się shoty. Tylko, że był czas na to i tyle. Będzie miło. Co, podpinamy pługen i będziemy ruszyć. Nie? Żadnych kabli nie trzeba podpiąć? Nie trzeba. Dobra. Albo na to mam włączanie. No i teraz działa. Dobra, coś się zwiesiło po prostu. Wiecie co, sobie skonfigurujemy może GPS-a przed tym jeszcze. Dobra. No i będzie skonfigurowany GPS-ik, także słuchajcie. Tu jest taki GPS, taki ukryty na dachu, taki malutki. Pod kolor się dopasowywuje. Jedź, 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 panie, jedź. Gdzie przetrzymam panów. Jest to taki pług z tymi odkładniami takimi ażurowymi, czyli takie, wiecie, widzicie już jak to wygląda. Myślę, że będzie to dobrą robotę robiło. Ażule. Także no. Nie, to będzie tyle momentów, żeby powycinać, że naprawdę widzę, to nawet te kaszoty się nadaje. Dobra. Wyprzedzimy, co nie wyprzedzimy. Dobra, witam was oczywiście po cięciu. Słuchajcie, przepraszam, ale nie wiedziałem czy się dobrze nagrywa i musiałem zrobić to cięcie. Jest dobrze. Po prostu zauważyłem, że coś się kamerka ścinała i wiecie, nie? A dobra, to mnie ważne. A tu co to w ogóle było? No i dobra, mamy, jesteśmy na tym polu, co najlepsze. Te to pole będziemy orać. Takie na próbę pierwsze. To złożymy.
Bez GPS-a to dobrze, założymy tak, wiecie. Tylko jak to robi w polu robotę. Ale robi, słuchajcie, naprawdę świetną. A słuchajcie, bo to można ogólnie przecież byłoby w sumie... Może. No i teraz sobie założymy, później będziemy na jakieś inne takie kawałki wąskie i zaraz sobie porobimy, słuchajcie. Ale idzie, nie? Odpowiednia moc, wszystko, także idź. Dobra, sobie wejdę do tego środka. Łosa wcześniej. Bo nie tak się za nim wbije puk, to pamiętacie, że wiecie, nie? Ja żur. Dobra, już tam chuj. Tutaj tak zrobimy. Dobra. I tutaj tak się coś uprawi jeszcze, to wiecie, gdzie jeszcze lepiej. Na razie sobie tak zrobimy. Dobra, mamy zaorane to pole. To się jeszcze wiadomo agregatem poprawi. Także będzie jeszcze lepiej, tylko tutaj muszę jakoś wyjechać przez las, bo słuchajcie, takie mamy warunki polowe, że znaczy nie polowe, drogowe, że inaczej się nie da, widzę. No i dobra, pojedziemy teraz na te tutaj poletka, to sobie zaraz robimy po tym. To jest jakoś na dłuższym polu. Tu już GPS-em. Słuchajcie, już GPS-em sobie przetestujemy. Ustawiony jest? A, wyłączony jest. No i ładnie, słuchajcie. Dobra, teraz tempomat i będzie git, już spać. A ja sobie mogę z wami chociaż pogadać chwilę po tego. I tak będzie w sobie, będzie morać się przez te parę odcinków teraz, także no, będzie trochę orki pokazane. Ale ładnie te ażule robią, nie, naprawdę. Ażul. Dobra. No. Równiutko wszystko widzę robi, nie? Na GPS-ie to się fajnie robi. Jest sztos, nie? Tak szczerze. No, koniec pola, zobaczymy jak to będzie po dojazdach. Nie zahaczy? Łeb, przejdzie, dobra, no styk. No i
tu też będzie elegancko robiła robotę. Słuchajcie, patrzcie, jaka elegancka robota. Dwa przejazdy, zobaczcie, ile pola już odchodzi, nie? Także tak to wygląda, słuchajcie. Także też w sumie szybko to pole pójdzie i zrobić, także też nie będzie to jakoś mega długo trwało. W sumie mnie to i tak cieszy, nie, bo wiadomo, im szybciej, tym lepiej. Widzimy, zrobimy jakieś miniaturkę. Dobra, podniesiemy, obrócimy w międzyczasie, żeby się coś obróciło. I niech jedzie ten John Tirek nasz kochany. Niech war. Dobra. No ja sobie usiądę i będę do was gadał, słuchajcie. A przy okazji to się mogę napić, mogę sobie ten pomad dać i o, będzie se jechał, ja się napiję w międzyczasie. To jest życie, widzowie, to jest życie. Dobra, obracamy, żeby nie było. Ale to sam siada tym półweszek, ale dobra. I dobra, nie chora dalej, słuchajcie. Zmian ten piesek. No już pół pola widzicie zrobione, nie? Na cztery przejazdy praktycznie, także no, no szybko to pójdzie, ta orka to będzie bardzo szybko. No wiadomo, na kolejnych odcinkach będziemy dalsze pora orać, żeby to, wiecie, tak jakoś fajnie było. Nie będzie też tych odcinków za dużo, żeby wam się po prostu nie znudziła, co to jeszcze nie się to porobimy na live'ie, wiadomo. I takie to życie będzie, nie? No chyba, że się przyniosę do wyjazdki dwójki, co może masać już nawet w tym, albo w kolejnym tygodniu. Zobaczymy, szczerze, bo czekam na pewną część. No i za pieniędzy, żeby to kupić oczywiście. Która pomoże w zwiększeniu wydajności, w sensie w nagrywaniu, jak i w tym w samym po prostu graniu w Farminga 22. Żeby, wiecie, było to komfortowe, a nie męczące, że co minutę przytnie mi jakiś lag czy coś, także wiecie, o co chodzi, nie? No i oczywiście pani się do Ursusa oporem, do majsterka będzie miło, nie? Bo dzięki niemu są fajne motyki, jak ten Ursus za tam są, albo jakieś 60, takie rzeczy. Oczywiście są też, zapraszam na społeczność K
kanału Ursusa Oporem, bo tam są powydawane mody teraz. I polecam wam szczerze. A przy okazji nabiję się chłopakowi po broń, popularność, żeby się tam te mody powybijały fajnie. Także zapraszam, słuchajcie, zapraszam. Na pewno nie pożałujecie i zostawcie suba oczywiście. No i majstrowi też nie, bo majster też się starał i tego, nie? Także polecam. Dobra, my se tak, to jedziemy do końca. Pek, yep. I oczywiście wam widzę, życzę miłego. Czekajcie, to będziecie oglądać we wtorek, będzie miłego wtorku. Mam życzenie. To jeszcze dwa przejazdy i będzie koniec po polu pizzowy. Tak się łoży, nie? Ale ten Jonty naprawdę robi robotę, nie? Ten Jonty to musi już tu wlecieć, bo robota jest ciężka, także no. A też w ogóle widzowie wam powiem, że się obciąłem. Wczoraj na odcinku mogliście to zauważyć. Na krótko, także no tak króciutko, nie? Tak jak lubię. Moja postawa, fryzura, no teraz będzie wyglądać fajnie, ale jak zobaczycie za tak za 3 tygodnie, za 4 to będzie już to tak samo jak było. Mogę się cieszyć, póki na razie jest, jak to mówią. Może się zmieni przecież jakąś fryzurę. Też broda, wszystko obcięte, także słuchajcie, jest miodzio. Też miałem widzę naprawić te pedały, ale dzisiaj ich nie już naprawił, kiedy ten gen to jest niedziela, wiadomo, jakby co. Nic mi się nie chce jutro, postaram się to ogarnąć. To też muszę, jak wrócę, to może posprzątam trochę stanowisko, bo nie ukrywam, ale trochę brudu tu jest. Jakiś mały porządek też by musiał być. Zresztą mam te czarne wszystkie rzeczy, to wiadomo. Także no. La 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 la. No chociaż będę miał widzę, tak się spokój nawet. Czekaj. Jutro, we wtorek, środę i czwartek będę miał spokój z nagrywaniem. Czy w czwartek będę musiał nagrywać, ale już nie będę musiał nagrywać zaletę, no do czwartku, nie? W czwartek wrócę, będę musiał nagrać odcinek dopiero. Chyba nie ten pedał, już do przodu chciałem ruszyć, słuchajcie. A ja chyba to zbiorę na raz, nie? Nie, no dobra, wiecie co zrobiłem poprzeczniaka, no. I nie wiem czy to na raz zbiorę, nie? Także ja jakbym na raz zebrał, to jakoś mi się magicznie udało to na raz zebrać, to lepiej sobie zrobić już te poprzeczniaki, bo przecież się nic nie stanie. Dwa akurat wyszły, także nie dużo. No nie, fajnie, że takie dwa małe wyszły poprzeczniaki. No, widzę się ładnie zagadnie, a nie tam jakieś trzy. I tak staraliśmy się orać, widzę w tych farmingach. Tak, czy w tych, to znaczy co? W tych farm. Dobra, już nie mówię dalej, co? Dobra, tam agregatem się to już poprawi, nie będziemy tego orać przecież, słuchajcie, nie? Albo dobra, będzie jednak trzeba, bo to takie mi jak zostanie, to... Niestety. I co, ja już wam widzę, nawet podziękuję za oglądanie tego odcinka. Było mi miło, że w ogóle oglądaliście ten odcinek. I co?
widzimy się na kolejnych odcinkach, wiadomo. Do kolejnych odcinków. I co? Na razie, cześć widzowie.